Zobaczcie zapis. Z osobników wsiadł już do pojazdu, otworzył drzwi. Drugi z policjantów, drugi z tych bandytów dostał się do komory silnika, której unieruchomił alarm i zdezaktywował immobilizer. Ale już policjanci ruszyli do działania. Muszę zwrócić uwagę, że duże siły zostały zaplanowane do tego akcji, do tej akcji. Ta akcja naprawdę może być niebezpieczna. Każdy policjant tutaj musi znać swoje miejsce. Każdy pilnuje sektoru, bo mimo tego, że na pierwszy rzut oka widać, że jest dwóch sprawców, może okazać się, że inne osoby będą próbowały odbić tych naszych zatrzymanych. Pierwszy został usunięty z pojazdu kierujący, czyli ten, który siedział za kołem kierownicy, ma założone kajdanki. Następnie policjant sprawdza, czy ta osoba nie ma przy sobie niebezpiecznych przedmiotów, bądź przedmiotów, które mogły pochodzić z przestępstwa, albo mogły posłużyć do tego przestępstwa. Osoba została sprawdzona, mówiąc w żargonie policyjnym, jest czysta i zostaje odprowadzona chwytem transportowym do radiowozu. Następnie drugi w kolejności jest usuwana osoba, która znajdowała się po prawej stronie kierowcy. Tutaj podobnie ma założone kajdanki i też sprawdzana jest pod kątem posiadania niebezpiecznych przedmiotów, przedmiotów mogących pochodzić z przestępstwa i przedmiotów, które mogłyby posłużyć do popełnienia przestępstwa. Ja tylko przypomnę, że to, czego byliśmy świadkami, to kradzież wartości powyżej 250 zł jest to przestępstwo zapisane w kodeksie karnym w artykule 279 paragraf 1. Następna osoba została umieszczona już w pojeździe. Następnie policjanci, antyterroryści dokonują sprawdzenia pojazdu pod kątem znajdowania się tam broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, no i być może, osób, które mogą się próbować schować w tym pojeździe. Policjanci sprawdzili już przedział osobowy, teraz będą sprawdzać bagażnik. Jest to... Widzimy mężczyznę, który rozmawia przez telefon, przechodzi obok podejrzanej grupki ludzi. Ta napada na niego i w celu zaboru tego telefonu zaczyna go bić. To rozbój kwalifikowany w kodeksie karnym, czyli artykuł 280 paragraf 1. No, widzimy również działanie policjantów, które były działały operacyjnie, czyli w umundurowaniu cywilnym, ale gdy zobaczyły, że należy podjąć swoje czynności, ujawniły, że są policjantkami, pokazały napis policja na plecach. Każda z nich wydała okrzyk policja, jest z nich uzbrojona i obedwadniły osoby. Jak widzicie Państwo, te policjanty, cześć Beseka, policjanci zaczynają podejmować interwencje. Proszę zwrócić uwagę, że ci, którzy przed chwilą tymi pałkami trenowali, teraz wykorzystują te pałki do tego, aby obezwładnić osoby. Pałka wielofunkcyjna zarówno może służyć do odpierania ataków w postaci bloków, również uderzeń, można nią również transportować osobę, jest bardzo pomocna w interwencji policyjnej. Policjanci w celu ubezpieczenia sięgnęli po broń.